Dobrze, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za przybycie na konferencję dotyczącą uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Lotnisko. Witam Panów Prezydentów, Pana Prezydenta Michała Litwiniuka i zastępcę Prezydenta Macieja Buczyńskiego. Witam Naczelnika Gabinetu Prezydenta, Pana Wojciecha Sosnowskiego oraz Panów Radnych, Roberta Woźniaka, Rafała Wlizła oraz Pana Edwarda Borodiuka i przekazuję głos Panu Prezydentowi. Dziękuję bardzo Pani Rzecznik. Dzień dobry Państwu. Spotkaliśmy się dzisiaj z Państwem przed siedzibą Bielskiego Garnizonu, Bielskiego Wojska, które powróciło do Białej Podlaskiej w tym swoim pełnym wymiarze, także dzięki bardzo aktywnemu zaangażowaniu naszego bielskiego samorządu. Jesteśmy dumni z tego faktu. Jest to zdarzenie sprzyjające rozwojowi miasta i budowie, wzmacnianiu potencjału obronnego naszego kraju, całego paktu natowskiego. W tym kontekście wydaje się czymś zupełnie niezrozumiałym, że podczas ostatniej sesji Rady Miasta koalicja radnych Zjednoczonej Prawicy i Białej Samorządowej postanowiła o zdjęciu i nieprocedowaniu projektu uchwały o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Lotnisko, zmianie, na którą Agencja Mienia Wojskowego odpowiadająca za budowę infrastruktury wojska w Białej Podlaskiej czeka już od 3 lat, dlatego że 3 lata temu, w 2019 roku, Agencja Mienia Wojskowego złożyła do naszego miasta wniosek o zmianę tego planu, dlatego że plany rozwoju jednostki, jej potencjału przewidują budowę bloków mieszkalnych dla żołnierzy oraz przedłużenia drogi ulicy Żwirki i Wigury, tak by te bloki skomunikować. Ten plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje jeszcze inne, drobniejsze zmiany, ale przede wszystkim służy wzmacnianiu potencjału wojska, rozwojowi garnizonu w Białej Podlaskiej. Mam to niemiłe, osobiste wrażenie, że radni koalicji Zjednoczonej Prawicy i Białej Samorządowej, pana przewodniczącego Broniewicza, w swoim uporze w walce z prezydentem miasta i utrudnianiu mi i moim współpracownikom jego rozwoju, czasem brną tak daleko, że posuwają się do działań absurdalnych. Jeszcze raz podkreślę, to szkodzenie rozwojowi Białej Podlaskiej i szkodzenie interesowi obronności państwa. Przypomnijmy, że gdy tylko objąłem swój urząd, to był 20 listopada 2018 roku, już wtedy późną jesienią odbyłem pierwsze spotkania z dyrektorem Agencji Mienia Wojskowego i z dowódcą 18 Dywizji Zmechanizowanej, panem generałem Jarosławem Gromadzińskim, na których ustaliliśmy wspólny tok działań zmierzających do budowy garnizonu wojska w Białej Podlaskiej. Przypomnę, że działo się to w czasie, gdy raptem niespełna miesiąc wcześniej, w trakcie toczącej się kampanii wyborczej, mój kontrkandydat urzędujący wówczas prezydent miasta, dziś pan poseł Dariusz Stefaniuk, obiecywał na terenie po byłym lotnisku wojskowym budowę holdingu spożywczego. Nie wszyscy w to wierzyli, bo raptem kampanię wcześniej obiecywał tutaj z kolei recykling samolotów. My podjęliśmy konkretne działania i będąc jako samorząd miasta rzetelnym, solidnym partnerem dla wojska, doprowadziliśmy do stanu dzisiejszego, gdy z powodzeniem funkcjonuje i bardzo dynamicznie pod obecnym dowództwem rozwija się garnizon wojsk zmechanizowanych w Białej Podlaskiej. Efektem tych moich rozmów z kierownictwem agent Ministerstwa Obrony Narodowej i dowództwa wojska było podpisanie już po niewiele ponad roku 2 aktów notarialnych. Pierwszy podpisałem z panem wojewodą Lechem Sprawką, drugi z reprezentującym rejonowy zarząd infrastruktury pułkownikiem Krzysztofem Kołb-Sieleckim. Obydwa te akty notarialne miały miejsce w lutym 2020 roku. Tymi aktami przekazaliśmy teren łącznie prawie 400 hektarów, na którym rozwija się dzisiaj siedziba wojska w Białej Podlaskiej. Efektem tych działań było rozpoczęcie w maju 2020 roku formowania
w październiku, przepraszam, 2020 roku formowania batalionu zmechanizowanego 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z siedzibą w Wesołej i w maju 2021 roku przeniesienie tego batalionu do Białej Podlaskiej i ten proces już stałej obecności i tworzenia garnizonu wojskowego w Białej Podlaskiej. Chcemy jako miasto być dalej bardzo dobrym, najlepszym partnerem dla wojska w tym głębokim przekonaniu i zrozumieniu, że służymy nie tylko rozwojowi Białej Podlaski. Przypominam, że wszyscy z dumą podkreślają, sukces zwykle ma wielu ojców, wielu chętnie się pod nim podpisuje, że to docelowo istotnie ponad 2000 etatów, ale to także pewien nasz patriotyczny obowiązek, wzmacnianie procesów służących budowaniu siły obronnej naszego państwa, wzmacnianie flanki wschodniej NATO, naszego paktu sojuszniczego. I w tym kontekście wzywam państwa radnych dwóch klubów Koalicji Zjednoczonej Prawicy i Białej Samorządowej do tego, by wznieśli się ponad swoją skłonność do uprawiania polityki w Radzie Miasta i zadziałali zgodnie z interesem miasta i interesem polskiej państwowości. Dlatego dziś przesłałem panu przewodniczącemu Rady Bogusławowi Broniewiczowi wniosek o zwołanie sesji w tym trybie prezydenckim, siedmiodniowym, z proponowanym porządkiem obrad, w którym najistotniejszym punktem jest właśnie ponownie złożony przeze mnie projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą lotnisko. A wszystkich polityków, którzy tak chętnie się podpisują i przypisują także sobie zasługi przy utworzeniu garnizonu wojska w Białej Podlaskiej, panu posłowi, panu senatorowi, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że często pokazują, iż kierują pracami swojego środowiska politycznego, także klubem radnych Zjednoczonej Prawicy. Tu macie panowie istotną rolę do odegrania. Proszę o zmotywowanie swoich państwa radnych, o przekonanie swojego koalicjanta do tego, że interesem rozwoju miasta i polskiej obronności jest nieuprawianie polityki w takich sprawach. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie. Dołączył do nas pan radny Waldemar Godlewski. Dzień dobry. Ja przekażę teraz głos panu prezydentowi Maciejowi Buczyńskiemu. Jak wspomniał pan prezydent, już w 2019 roku Agencja Mienia Wojskowego złożyła wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. My, idąc w ślad za tym wnioskiem, rozpoczęliśmy procedurę przygotowania do proponowanej zmiany miejscowego planu. Dokładnie dwa lata temu, czyli 9 listopada 2020 roku, Rada Miasta Biała Podlaska podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lotniska, która dawała możliwość rozwoju jednostki wojskowej na obszarze naszego miasta. Niezwłocznie jako samorząd przystąpiliśmy do procedury prac nad zmianą miejscowego planu. 1 grudnia już prezydent podpisał ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do tych zmian. W marcu wyłoniliśmy wykonawcę i cały proces trwał blisko półtorej roku. Ze względu na pewne opóźnienia wykonawcy próbowaliśmy walczyć, żeby jak najszybciej to zostało przeprocedowane. Cały proces zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym podlegał konsultacjom społecznym, był upubliczniony do wglądu, były dyskusje publiczne, odbywały się, które miały miejsce jeszcze w tym roku, już po przedstawieniu ostatecznego kształtu dokumentu. Tym bardziej niezrozumiałym jest fakt, że cały proces odbywa się przy poszanowaniu wszystkich reguł związanych z ustawą o gospodarce planowaniu przestrzennym i radni miasta Biała Podlaska jako swój obowiązek wypełniając powinni też mieć na uwadze toczące się w tym zakresie zagadnienia, sprawy i procedury. Także niezrozumiałym jest też moje działanie byłych kolegów z Białej Samorządowej, że jako
swoim działaniem uniemożliwiają proces rozwoju miasta w różnych aspektach, nie tylko rozwoju gospodarczego, ale rozwoju instytucji, które stanowią ogromny czynnik miastotwórczy i służą, tak jak pan prezydent wspomniał, nie tylko dobru miasta, ale też ogółowi społeczeństwa i celom obronności. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie. Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, pan Robert Woźniak. Szanowni państwo, jeszcze nie tak dawno kilka środowisk chciało, żeby w tym miejscu powstał holding spożywczy, recykling samolotów, czy pojawił się inwestor z Chin. Niestety stało się inaczej, na nasze szczęście. Gościmy tutaj wojsko i musimy zrobić wszystko, żeby to wojsko zostało i rozwijało się i miało godne warunki do rozwoju swojej infrastruktury. To natomiast, co się dzieje w Radzie Miasta i ostatnia sesja, która była zwołana w trybie pilnym przez pana prezydenta, pokazało jedno, że Koalicja Zjednoczonej Prawicy i Białej Samorządowej robi wszystko, żeby powstrzymać działania i rozwój naszego miasta. To nie po raz pierwszy, bo tylko przypomnę, że bodajże 8 razy stawało już sprzedaż gruntów na ulicy Północnej i tu też zostało to zdejmowane. Takie działania są niegodne radnych. Radny jest po to, żeby wzmacniać nasze miasto, naszych mieszkańców i prowadzić do rozwoju naszego miasta. Natomiast pan przewodniczący Broniewicz, nie wiem jak to się stało, ale poza trybem udzielił głosu radnemu Jakubcowi i ten zgłosił wniosek i zostało to przegłosowane. Chciałem przypomnieć, że to jest złamanie prawa przez pana przewodniczącego, bo po pierwsze nie był to wniosek formalny. W tym momencie zabrał głos w dyskusji, bo ja chciałem zabrać głos i dyskutować na ten temat. Nie dane mi to było. Nie był to wniosek formalny. Takie słowa nie padły. Jeśli byłby to wniosek formalny, na pewno musiał być powstać wniosek przeciwny. Takie rzeczy się nie działy. To pokazuje jedno. Te środowiska nie chcą dyskutować, nie chcą rozwoju, nie chcą, żeby wojsko rozwijało się w naszym mieście. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Rafał Wlizło. Szanowni państwo, samorząd to my. Samorząd to nasi mieszkańcy, od najmłodszych do najstarszych, od dzieciaczków z przedszkola po seniorów. I my jesteśmy jako samorządowcy odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo. Ja mówię tu nieprzypadkowo w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. My dzięki tej jednostce wojskowej możemy czuć się właśnie bezpieczni po to, że ta jednostka ewentualnie może nas chronić. Nie tylko ta jednostka, która, pamiętam, jak generał Gromadziński mówił o budowie całej wschodniej flanki NATO. Szanowni państwo, tak jak moi przedmówcy, już nie chcę się powtarzać, natomiast my powinniśmy się czuć odpowiedzialni za naszych mieszkańców. To my bierzemy barki, za chwileczkę kończy się nasza kadencja i każdy będzie w jakimś stopniu mówił o tym, co zostało zrobione. My dzisiaj możemy się przyczynić do tego, żeby jeszcze bardziej ta jednostka wojskowa została w sposób ekonomiczny, w sposób proceduralny rozbudowywana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan radny Edward Borodiuk. Osobiście dumny jestem, że mieszkam w mieście, które zawsze wojskiem stało. Przypomnę, że przed wojną w Białej Podlaskiej stacjonował 34 Pułk Piechoty. Po wojnie na tym miejscu było lotnisko, a teraz wchodzą pancerniacy. I to jest dla mnie osobiście i dla moich najbliższych duma, że wojsko jest w Białej Podlaskiej. Wojsko zawsze daje dynamizm w rozwoju miasta. Tam, gdzie wojsko, tam jest rozwój dynamiczny. Wojsko nie ma barw partyjnych. Wojsko nie ma barw politycznych. Wojsko jest nasze, biało-czerwone. Dlatego wydaje mi się, że niezrozumiałe jest stanowisko kolegów, którzy głosowali przeciwko, bo mając projekt uchwały odnośnie wojska, należy przychylić nieba, aby ten projekt przegłosować, aby stworzyć warunki do sprawnego funkcjonowania wojska na naszym terenie. I dlatego taka postawa, takie działanie kolegów radnych, którzy głosowali przeciwko, uważam, że to jest klasyczna forma dywersji i sabotażu.
Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze kilka słów pan radny Robert Woźniak. Szanowni Państwo, dowiedzieliśmy się dzisiaj, że po raz kolejny staje, została wystosowane pismo w trybie pilnym, zwołanie sesji. Ja ze swojej strony za chwilkę po konferencji zadzwonię do przewodniczących komisji, którzy są z Koalicji Obywatelskiej i poproszę w jak najszybszym trybie o zwołanie tych komisji, żeby jak najszybciej te komisje się odbyły, żeby dyskusja się odbyła. No i sesja, mam nadzieję, że pan przewodniczący Bogusław Broniewicz jak w trybie pilnym wyznaczy termin i będziemy obradować. Mam nadzieję, że tym razem pozytywnie. I naczelnik gabinetu prezydenta, pan Wojciech Sosnowski. Drodzy Państwo, chciałem jeszcze powiedzieć o szczegółach przyjęcia tego projektu uchwały. Mianowicie, jak każdy projekt uchwały, o czym w szczegółach mówił pan prezydent Maciej Buczyński, musi przejść całą procedurę legislacyjną. I tak było również w tym przypadku. W środę, tydzień temu, odbyły się komisje, które opiniowały projekt uchwały przedłożony przed pana prezydenta. Szkoda, że wtedy radni Białej Samorządowej, głównie tutaj chodzi mi o przewodniczącego klubu, pana Jana Jakubca, nie mieli żadnych pytań, a niestety mieli na to czas, mieli okazję, byli przygotowani merytoryczni pracownicy Urzędu Miasta do udzielania odpowiedzi na pytania. Nawet jeżeli nie byłoby komisji, zawsze też radny może przyjść do prezydenta czy do któregoś z pracowników Urzędu Miasta, zapytać się, jeżeli są wątpliwości. A chcę powiedzieć, że komisje niektóre trwały dosłownie 6 minut. Przez 6 minut wszystkie komisje w sposób pozytywny zaopiniowały projekt uchwały przedłożony przez pana prezydenta. Niestety w czwartek byliśmy świadkami czegoś niespotykanego i na wniosek pana Jana Jakubca radni z koalicji PiS-u i Białej Samorządowej po raz kolejny zatrzymali tym razem rozwój wojska, a niestety też szerzej na to patrząc rozwój miasta. Mam nadzieję, że przeproszą i naprawią w trybie pilnym swój błąd. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania? Jeśli nie, raz jeszcze bardzo dziękuję za przybycie. Dziękuję panom prezydentom, panu naczelnikowi i panom radnym. Dziękuję. Życzę Państwu miłego dnia. Nie, że tak jest.